Cześć, siemano, ja jestem Zielonek, pierwszy raz nagrywam na Wujka kanale i dzisiaj będzie przygotowany surowy łosoś i Wujek wszystko teraz opowie wam. Cześć wam wszystkim, no co, no zaczniemy od pocika łososika, trzeba go, jak to niektórzy mówią, oskurować. No co, dawno mnie tam na kanale nie było, ze względu na to, na sprawy rodzinne. Więc było troszeczkę wędkowania takiego mniejszego, ale gdzieś pomału już się przymierzam, żeby wrócić na ten kanał i go troszeczkę tam rozkręcić, pokazać wam sztuki jakieś wędkowania. A teraz akurat uwielbiam łososia. Powiem szczerze, że od niedawna tak tego łososia męczę na surowo, bo jest bardzo dobry. Ten przepis bardzo prosty, ale i szybko się go przygotowuje. Znam od Wikusi. Wikusia, słyszysz mnie pewnie. Dziękuję. Musimy go ładnie oskurować, widzicie. No, jesteśmy na łodzi, więc nie mam tu takiego aż sprzętu, noży ostrych, specjalnych, ale jak ktoś obierał ze skórę, to sobie poradzi. Widzicie, ładnie idzie równiutko. A za ładnie, słuchajcie. To może to nie jest złapane przez siebie. To tak powinno być. Kanał wędkarski, więc łapiemy i przygotowujemy sobie. Nie kolega pomógł oczywiście. A jeszcze jeden filmik będzie, tam wstawiamy Q&A. Pytań jest dużo. Mamy to oceany. Gdzieś tam akurat dzisiaj z rana pytanie naszło. No ale wszystko będziecie mieli na Q&A. Więc skórę taką, którą mamy, oczywiście to jest do wyrzucenia. No i co? No i takiego łososia kroimy na paseczki. Bardzo drobne. Bardzo drobne paseczki. No, czasami się trafiają takie kosteczki małe. Dwa paseczki takie. Nie muszą być równe paseczki, prościutkie, bo to nie o to chodzi przecież. Ważne, żeby na takie paseczki pociąć. Najlepiej to, o ja wymieszam pierw większej pojemniki. I najważniejsze, cukier. No, słuchajcie, cukier. I odrobina wody. Lekko wilgotne, słuchajcie. Jeszcze troszeczkę. Łosoś pociągnie tyle soli, ile potrzebuje, więc nie przesolicie go zbytnio. Jeżeli wam będzie czuć, że jest trochę za słony, to wlać troszeczkę wody, wymieszać go i tą wodę zlać. Łososie zawsze ciągną tyle soli, ile potrzebują. Później trzeba i tak sprawdzić za godzinę, za dwie, trzy. Już jest wystarczająco tej soli. Ja wszystko na oko robię, nie mam jakiejś miarki, ale sztuk, wszystko. Pojemnik musi być zamknięty, najlepiej. Zamykany. No jak widzieliście, jak on się już
jakby zmiękczy, tak po 3 godzinach będzie już fajnie do jedzenia, no to najlepiej to jest od bagietki. Kroimy kawałeczki masełkiem, tylko tym normalnym, masełkowym, i do tego takie kawałeczki kładziemy. Nie ma lepszego śniadania, nie ma, czy tam kolacji. Można to przegryzać nawet, bo młodzi są, prawie mówię, nie wolno. No i to wszystko, słuchajcie, i do lodówki. To na razie, jeżeli chcecie wiedzieć, jak się przygotowuje inną rybę na szybko, widzicie, na surowo, to zadawajcie pytania. Siemka.